Szanowni Państwo, rozpoczynamy za chwilę kontrolę w PKP PLK, bo martwimy się o bezpieczeństwo Polaków. Polacy ciągle nie wiedzą, dlaczego zatrzymywano pociągi, co się z tym stało. Mnóstwo ludzi ciągle pisze do nas, dzwoni, bo co się dzieje z pociągami polskimi. Miało być bezpiecznie, miało być cudownie, a wychodzi no, tragicznie. I uważamy, byliśmy ostatnio też na kontroli w PKP, tam mówią, że to jednak PLK odpowiada za te wszystkie nieuprawnione zatrzymania. Chcemy sprawdzić, co PLK robi z tymi zatrzymaniami, w jaki sposób są one wyjaśniane. I bardzo też ważną kwestią w tym kontekście jest nieudany przetarg na GSM-R, który miał gwarantować bezpieczeństwo polskich pociągów, a tym samym polskich pasażerów. I do dzisiaj ten przetarg jest jest rozstrzygnięty, ale trwa konflikt pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jest ogromny spór o około 3 miliardy złotych, który przewyższa wartość kontraktu. I dlatego uważamy, że musimy to sprawdzić, ponieważ to jest igranie z życiem polskich pasażerów, z igraniem z życiem polskich maszynistów i wszystkich pracowników kolei. Polscy pracownicy kolei i pasażerowie muszą się czuć bezpiecznie, bo to jest naprawdę jeden z przyszłościowych środków transportu, z którym no, państwo PiS sobie w żaden sposób nie poradziło. Jeżeli mówimy o zagrożeniach, jakim stwarza PiS, to na kolei stworzyli ogromne zagrożenia dla Polaków, dla polskich pasażerów i będziemy tę sprawę wyjaśniać. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ostatnie zatrzymania, nieautoryzowane zatrzymania pociągów wskazują, że system bezpieczeństwa na kolei jest bardzo dziurawy. Rzekłbym, że jest to system niebezpieczeństwa. Co się stało, że łączność, która miała być wprowadzona, czyli ten system GSM-R, który jest wdrożony w 22 krajach przez tego samego producenta, nie może być wdrożony w Polsce. Dlaczego Polska jako 23 kraj, w którym wdraża się ten system, ciągle tego systemu nie ma? Co się stało, że mija już ponad 5 lat od rozstrzygnięcia przetargu, a system dalej nie działa? Za chwileczkę ten system zacznie być przestarzały, bo Unia Europejska przechodzi od 2025 roku na nowy, jeszcze bardziej bezpieczny system. To będą pytania, które dzisiaj zadamy. Ile pieniędzy już zostało wydanych, ile jest środków unijnych na to zostało przeznaczonych na niedziałający system. Szanowni Państwo, w innych krajach ten system był wdrażany w znacznie krótszym czasie. We Francji 14 tysięcy kilometrów linii zostało objętych w ciągu 5 lat, a my jesteśmy w lesie. Dlaczego tak się stało? Dlaczego rząd PiS jest tak nieudolny, że jego menadżerowie nie potrafią tego zrobić? Wszystko jest niestety dzieje się kosztem bezpieczeństwa Polaków. Jedną z najstarszych zasad manipulacji, propagandy kłamliwej jest to, przeciwnika uderzaj tam, gdzie jest najsilniejszy, a sam chwal się tym, gdzie jesteś najsłabszy. Wygląda na to, że PiS ma na ustach w kampanii wyborczej bezpieczeństwo Polski i Polaków, a tak naprawdę to jedna z największych porażek ostatnich 8 lat. Nad nami latają rosyjskie rakiety, nad nami latają białoruskie helikoptery. Polskie helikoptery zrywają sieci energetyczne. Zderzają się pociągi. Ktoś zatrzymuje mnóstwo pociągów i puszcza w radiu hymn Rosji. Coś się dzieje, coś niesamowitego. A jak reaguje na to PiS? Odsuwa te problemy. Zwala na kogoś innego, byle tylko wytrwać do dnia wyborów. Pyta za to w referendum o to, czy nadal pozostawić płot na granicy polsko-białoruskiej. A ostatnie wydarzenia pokazują na to, że ten płot PiS postawił na granicy polsko-białoruskiej tylko po to, żeby żaden imigrant nie przedostał się do Polski bez opłaty 5 000 dolarów. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie? Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Ja mam pytanie.